Festiwal Powiślenia to już trzecia edycja, już po raz trzeci udało nam się zebrać tak wielu współorganizatorów, wielu partnerów. Wszyscy jesteśmy związani w jakiś sposób z Powiślem. Mieszkamy na Powiślu, pracujemy na Powiślu, współtworzymy je. Myślę, że jest tutaj niesamowity potencjał, przede wszystkim w ludziach, że tak powiem, serce w tym festiwalu. Tutaj w parku wolontariusze Powiślańskiej Fundacji Społecznej prowadzą zajęcia dla dzieciaków. To są studenci pedagogiki, psychologii, którzy się przygotowują do pracy z dziećmi, ponieważ nasza fundacja prowadzi kluby, ogniska wychowawcze dla dzieciaków z Powiśla z problemami i oni będą nam pomagać w pracy. A dzisiaj w ramach tej imprezy po prostu zapraszają wszystkich, którzy przechodzą, którzy mają ochotę się pobawić. Ośrodek Samopomocy Uchodźców Sintar. To jest centrum spotkań dla uchodźców czeczeńskich. Dzisiaj mamy taki konkretny, ustalony program. W tej chwili czytałem tutaj z tyłu dzieciakom czeczeńskie bajki, przetłumaczone na język polski. Tworzenie biżuterii jest w trakcie i za chwileczkę zaczną się pokazy tradycyjnego tańca czeczeńskiego. A później zobaczymy, co da się wyciągnąć z Polaków, którzy też będą chcieli spróbować swoich sił w tańcu czeczeńskim. Edycja festiwalu Powiślenia. Druga edycja konkursu na najlepszy wybieg Powiśleń odbyła się tutaj, w klubie festiwalowym Sole 44, przy ulicy Sole 44. Impreza, myślę, że się udała, goście dopisali, wypieki też były fantastyczne. Oceniałem raz z moim zastępcą Józefem Starowiejskim. Mieliśmy bardzo duży problem z oceną, która oczywiście jest subiektywna i wybraliśmy to, co nam najbardziej pasowało. Pierwsze i drugie miejsce zajęły chleby wypiekane na zakwasach, domowej roboty, ekologicznych mąkach, bez dodatku troszkę do pieczenia sody, co dla mnie jest wyznacznikiem jakości i jest bardzo bliskie mojemu sercu. Polecam Powiślenia, polecam konkurs na najlepszy wypiek.